Jest 15 lipca, godzina 5 rano, a wysłuchacie audycji Poranny Gniot dla widzów na kanale Szef Sztabu. Kto rano wstaje, temu mops nie daje. A w dzisiejszym programie Uniwersum Info. Jakie jest prawdziwe pochodzenie Krzysztofa Kononowicza? Konkurs na Kronikę Zero. Co w komentach piszczy, czyli o czym mówią widzowie Uniwersum. Oraz sekcja najlepszych komentarzy. Uniwersum Info. Jakie jest prawdziwe pochodzenie Krzysztofa Kononowicza? Nazwisko. Powoli zbierając różne informacje do Kroniki Zero, która ma opowiadać o początkach Kononowicza, zacząłem zastanawiać się nad historią krzyśkowego nazwiska. Końcówka icz lub wicz są bardzo charakterystyczne. W zdecydowanej większości przypadków wskazują na drobną szlachtę litewską czy ruską. Najprostszy przykład – Mickiewicz, który zresztą pisał Litwo, ojczyzno moja. Po Unii Polski i Litwy nazwiska z końcówką icz, owicz zaczęły być popularne wśród mieszczan i drobnej szlachty koroniarskiej, choć oni zazwyczaj woleli takie cki, no i oczywiście polskie ski. Najczęściej takie nazwiska z takimi końcówkami formowano od imienia bądź przezwiska ojca, czyli możemy śmiało założyć, że jakiś pradawny przodek Krzyśka nosił imię bądź po prostu nazywano go Konon lub Kononow. I od tego utworzono nazwisko Kononowicz. Tyle udało mi się wygrzebać w temacie do czasu. Do czasu, gdy nie otrzymałem bardzo interesującej informacji od widza. Teraz przytoczę otrzymaną wiadomość pochodzącą od opa, który hobbystycznie zajmuje się gwarami w obrębie Podlasia i nie tylko Podlasia. Prowadzi on projekt Choworymo po swojomu. Link do jego fanpage'a i kanału na YouTubie znajduje się w opisie. A teraz przechodzę do treści jego wieści. Pochodzenie. Krzysio lubuje się w podkreślaniu swojej rzekomej wyższości nad Podlasiakami. Deklaruje swoją ultrapolskość i twarde ugruntowanie w ziemi warmiańskiej. To wszystko jednak pic na wodę, zważywszy na fakt, że jego wschodniosłowiański akcent typowy dla Białostoczyzny i Kresowiaków jest potężny. Przewyższa nawet podlasianizmy Majora i Meksyka. Używanie zwrotów typu dać dla niego, czy podwójne się, wynikające z wyuczonej zapewne za dzieciństwa formy białoruskiej, gdzie sia wyrzucano na koniec zdania, na przykład chadziało sia, robiło sia, miesza mu się z polskim się, stojącym przed czasownikiem. Z tego wychodzi absurdalne, co się stało się pod Jerzewem. Już pomijając wszechobecne ja był, ja kupił. To wszystko nic. Nazwisko Kononowicz jest spotykane dziś głównie na ziemiach odzyskanych. Przerzucano tam Polaków z Kresów Wschodnich, w tym z Białorusi. Najczęściej na podstawie wyznawanej religii. Tym samym osoby wychowane choćby częściowo w duchu katolickim mogły ubiegać się o repatriację. Sam Konon rodzinę miał mieszaną, prawosławno-katolicką, z tego co wiem, ale wychowany został jednoznacznie w duchu katolickim. Korzenie samego nazwiska również są ewidentnie ruskie. Pierwszy historyczny Kononowicz to Józef Kononowicz Chorbacki, biskup prawosławny I Rzeczypospolitej. Był on wykładowcą Kolegium Mohylańskiego w Kijowie. Portal ukraiński Nad Buchą i Narwoju pisze o nazwiskach podlaskich Rusinów. Nie trudno też nie zauważyć, że są to w zdecydowanej większości nazwiska patronomiczne, odojcowskie, czyli utworzone od imienia przodka po linii ojca. Mamy więc w trześciance te nazwiska utworzone od takich imion jak na przykład Hilimon, Konon. Konon pochodzi od greckiego słowa stożek. Zaadoptowało się wśród prawosławnych i obecnie nazwisko Kononowicz
nosi zarówno wielu Rosjan, Białorusinów, ale i Polaków, Kresowiaków. Najwięcej jest ich jednak na Białorusi. Całe mnóstwo. I tutaj mamy na popularnym VK, czyli takim wschodnim Facebooku, osoby o nazwisku Kononowicz. Jest ich tak dużo, że pomimo uparcie długiego scrollowania nie dotarłem do końca listy. Tutaj cytat z wywiadów Kononowicza o swoim pochodzeniu. Rodzice Kononowicza przyjechali do Polski z Białorusi. Z ostatnią falą repatriantów w 1958 roku i zamieszkali w Wilkowie pod Kętrzynem. Byłem wiceprzewodniczącym Solidarności, ujawnia opozycyjną kartę swojego życia. Milicja szukała mnie, przyjeżdżała tutaj do mamusi i tatusia, ale ja uciekałem na Białoruś. Tam schowałem się w domku, co po rodzinie został, a brat chodził mi po zakupy. A potem wróciłem. Na granicy problemu nie było, bo ja zlewki dla prosiaków ze Straży Granicznej brałem i wszystkich tam znam. Wszystkich komendantów. Zapytajcie. Można by powiedzieć mało. Ale zerknijmy na poniższe filmiki. Dobrze, dobrze, obudź się, bo dam ci jedzenie. Jak się nie obudzisz, to nie dam jedzenia. Bulu, 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 bulu. Chodź tu do mnie. Chodź. Chodź do mnie, budziem bitca z Saboju. Czysty białoruski. Budziem bitca z Saboju. Będziemy się bić. A tu kolejny film autorstwa Meksyka, na którym Kononowicz miał uczyć rosyjskiego. Dzień dobry Państwu, pan Krzysztof Kononowicz będzie uczył języka rosyjskiego. Dzień dobry pani, no właściwie to dobry wieczór, panie Kononowicz. Dobry będzie wieczór. Pan uczył rosyjskiego języka, więc proszę, zapraszamy. Szanowne Państwo, tak będę was uczyć. Podstawy. Od podstawy. Przypuśćmy, jak się nazywa jakieś rzeczy, czy coś. Przypuśćmy, jak portfel się nazywa, jak telefon się nazywa się, jak zegarek się nazywa się. Jak... Ale może taki, zaczniemy od podstaw takich, ja jestem, ty jesteś. Ja nazywaję się Krzysztof Kononowicz. Na początku Konon sam chyba nie wie, jak powiedzieć ja jestem po rosyjsku i zaczyna ja je, ale ponieważ najprawdopodobniej kojarzy, że to wioskowa gadka jego rodziców, a nie rosyjski, to próbuje wychodzić z opresji. Tylko że znowu wychodzi co innego niż powinno. Po rosyjsku powiemy mienia zawód, a ja nazywajuś to białoruski. Zwany na Grodzieńszczyźnie i również dziś w okolicach Sokółki językiem prostym. Ale też może być ukraiński. Języki siostrzane. Teraz co jeszcze chcecie wiedzieć? Potem też nie jest wiele lepiej. Po rosyjsku mówi się "što", "jeśćo", "chacicie", "znać", "uznać". Nawet próbując samemu nazwać język, którego rzekomo uczy Konon, używa białoruskiej formy. Jeżeli po rosyjsku chcemy powiedzieć po rosyjsku, to mówimy paruski, a Konon mówi parasiejsku. Tak powiedzą Białorusini, nie Rosjanie. I to jednoznacznie w odniesieniu do języka sąsiadów, nie swojego. Idziemy dalej. Koszula po rosyjsku to rubaszka, a po białorusku kaszulia. Konon używa oczywiście białoruskiej formy. Czasem używa też polskich regionalizmów, archaizmów, jakie były powszechne na Grodzieńszczyźnie. Na przykład zeszyt według niego to po rosyjsku kajet. Ani to rosyjski, ani białoruski, a polski. Tylko że jak wiemy, dziś już ten wyraz jest dosyć mało używany. Za jego młodości jak najbardziej słowo popularne. W tym filmiku Konon zaś pod koniec mówi w połowie po rosyjsku, a w połowie po białorusku. Ale kluczowe jest tu jedno słowo, jakie absolutnie nie jest obecne w rosyjskim ani w literackim białoruskim, aczkolwiek używa się go powszechnie tam, gdzie ja jeżdżę, na wioski koło Sokółki i po drugiej stronie granicy, czyli pod Grodnym. Heto. I z całego serca życzę wam, ażeby... Heto dla was wciąż spełniło się.
z Bohem. To jest stuprocentowy dowód, skąd Konona Rut. Na koniec wklejam ci mój filmik sprzed miesiąca, gdzie gadam z Białorusinami z wioski Synkowce, okolice Sokółki. Jacy używają tego słowa? Heto. Wedle Grodna. Grodno starożytne miasto. To Polskie no królewo założyli. No i Heto Grodno nam odcięli i się nam zmarnowali. I Heto Grodno nam odciali i usio zmarnowali. I niech to będzie takim dobrym podsumowaniem. Jestem niemal pewien, że Kononowi parę razy wyrwały się jakieś wyrazy po kielichu i major się z niego jak zwykle śmiał, ale kiedy i gdzie to było, nie pomnę. Cała ta warmiańskość to leczenie kompleksów. Na podobny sposób białoruska rodzina księdza Popiełuszki wypierała swoje białoruskie pochodzenie, choć będąc dzieckiem, zapewne w przyszły błogosławiony nie znał nawet dobrze polskiego. Polonizacja Sokulszczyzny przyszła z pełną mocą dopiero w latach 70. To już wszystko od OPA. Jeśli ktoś z Was interesuje się lingwistyką, pochodzeniem słów i gwarami, to jeszcze raz zachęcam do przejrzenia zawartości jego fanpage'a i kanału na YouTubie. Linki w opisie. Konkurs na Kronikę Zero. Ogłaszam konkurs na Kronikę Zero. O co chodzi? Kronika Zero będzie to cykl wydarzeń od narodzin postaci naszego ulubionego serialu do 31 grudnia 2014 roku, czyli do chwili powstania uniwersum. Zwycięzcą konkursu będzie ten, kto dostarczy największą ilość materiałów na mój e-mail kontaktowy widniejący pod każdym filmem. Materiały to zdjęcia, artykuły, filmy, najlepiej podane z datacją, jeżeli niedokładną, to chociaż przybliżoną. Nagrodę przewiduję dla pierwszych 5 miejsc. Będą one fajne, ciekawe, związane z uniwersum, między innymi w puli słynne karykatury Krzyśka i Wojtka w formacie A3. Termin składania prac do 5 sierpnia 2019. Zachęcam wszystkich zarówno pod kątem konkursowym, jak i pod takim czysto ludzkim kątem podzielenia się wiedzą i dołożeniem swojej cegiełki do stworzenia świetnej chronologicznej serii pokazującej pradzieje uniwersum i życiowe historie oraz zawirowania jego postaci. Co w komentach piszczy, czyli o czym mówią widzowie uniwersum? Andrzej Paner. Faktycznie kiepskim jesteś komentatorem, bo nie masz pojęcia na przykład o tym, że lokali socjalnych nie da się wyłudzić kilka i nie można ich sprzedać. Czy nie da się wyłudzić kilku lokali socjalnych? Przez jedną osobę jest to niełatwe do zrobienia, ale jeśli mamy dla przykładu 2-3 osoby, które mają różne zmienione nazwiska, to sprawa staje się nieco łatwiejsza. A tak właśnie działała Teresa K. Borodo, Wiesław H. Borodo, i tak naprawdę uj wie, kto jeszcze do nich do spółki z nimi to robił, albo robi dalej. Sun Tzu już gadał, że wielkim błędem jest marginalizowanie przeciwnika i jeśli popatrzymy poważnie na klan RODO, to widać, że pani Teresa działa bardzo skutecznie, w zależności od adresu używa innego nazwiska i imienia i administracje znają tylko te dane, które ona im deklaruje. Kiedyś słyszałem takie piękne stwierdzenie, że w latach 90. i na początku lat 2000 ciemność nie była jeszcze oddzielona od światła, można było robić wały, samowolki i zajęcia, które potem sankcjonowały się prawnie, zgodnie ze starym sarmackim prawem, wygrasz w polu, wygrasz w sądzie. I myślę, że to było podobnie. Zresztą w swojej okolicy sam znam wiele przypadków, gdzie właśnie w latach 90., a nawet na początku lat 2000 ktoś po prostu zagarniał jakieś elementy popegierowskie, jakiś kawał drogi przerabiał na swoją działkę, albo budował dom w miejscu, gdzie miało być skrzyżowanie, właśnie po to, aby tego skrzyżowania tam nie było i żeby ludzie mu przy chacie nie jeździli. I w ogóle większość tych rzeczy nie została nigdy ruszona,
nie było żadnego procesu, nikt nie dochodził żadnej sprawiedliwości i nie było za to konsekwencji. Pojedyncze osoby mają sprawy sądowe, które też ciągną się już na przykład 15 lat bez żadnego sensownego wyniku. Także jestem przekonany, że to właśnie w tamtych latach pani Teresa K. Tak dobrze działała i tak skutecznie wyłudzała te pojedyncze mieszkania, gdyż nie było tak dobrych systemów, tak jak teraz. No, teraz by było faktycznie to bardzo trudno zrobić z uwagi na choćby cyfryzację urzędów. Nigdzie nie mówiłem, że rodowicze chcieliby sprzedać mieszkania, bo faktycznie trudno jest sprzedać czy nawet wynająć mieszkanie, nie mając aktu własności. Mówiłem od początku jasno, że używali ich jako przechowywalnie swoich gratów, więc nie mam pojęcia, skąd wziąłeś tutaj to sprzedawanie. Cienkim grafomanem jesteś, podniecasz się swoim paplaniem o niczym. Życia też nie masz, skoro takie pierdoły kręcisz. Teraz wielka obrona Kajora. No normalnie ideał. Weź go do siebie. To, że nie chce mi się robić filmu o tym, że Major jest koneserem Nitro, gdyż wszyscy o tym wiedzą, wcale nie znaczy, że go bronię. Ja go tylko nie atakuję. Skoro nie jadę ci po matce, to nie znaczy, że ją bronię, tylko że jest mi obojętna, bo nawet jej nie znam. No i to, że liczę na to, że on spróbuje powalczyć ze swoimi słabościami, to też nie jest żadna obrona, tylko moje osobiste chciejstwo. Nic więcej. Sławki, Fiodorczuki, Pawły, ile jeszcze Urew chce zarobić na tym, że tam się dzieje tragedia i ktoś w końcu pierdyknie. Tfu! Bardzo wiele osób będzie jeszcze próbuje i będzie próbowało cały czas na tym zarobić, jednakże warto zauważyć, że Paweł nie miał nawet monetyzacji włączonej na kanale, więc akurat oskarżanie go o zarabianie na szkolnej to jakiś totalny odlot. Od 2016 wszyscy krzyczą, że szkolna to się zaraz skończy, że Chorość ich zamknie, Major się wyprowadzi, albo Krzysiek przekręci i nie będzie niczego. No jak na razie minęły 3 lata, szkolna jest coraz bogatsza, Warmianin coraz potężniejszy, a grono widzów coraz większe i coraz bardziej zmobilizowane. Moim zdaniem nic nie wskazuje na rychły koniec szkolnej, ani na to, że stanie się tam jakaś tragedia, a wręcz przeciwnie. Marcin Żeton. To jest człowiek upośledzony umysłowo jak jego brat. Powinno mu się ograniczyć prawa obywatelskie. Powinna się nim zainteresować pomoc społeczna, aby go zamknąć w zakładzie zamkniętym, a dom zlicytować, a uzyskane przychody przeznaczyć na koszta związane z przebywaniem knura w zakładzie dla obłąkanych. Tego człowieka trzeba izolować od społeczeństwa. To zacznijmy od początku. Krzysiek właśnie, obłąkany. Jeżeli ktoś uważa, że jest Bogiem, Napoleonem albo Cezarem, a nie zdradza żadnych cech, które faktycznie by do tego pasowały, to faktycznie jest obłąkanym człowiekiem, którego trzeba leczyć. Natomiast Krzysiek sam o sobie nie mówi, że jest prezydentem i właściwie to uważa się po prostu za człowieka, który gdzieś tam ma swoją wizję życia, w której nie pracuje, siedzi w domku i wszyscy na niego robią. I uwaga, tak jest. Ta jego wizja, te jego marzenie stało się rzeczywistością. Krzysiek co najmniej od 3 lat żyje z tego, że ktoś na niego zarabia. Głównie Major, i czasem on coś tam na lajcie dorobi. Albo widzowie przyjdą, zrobią zdjęcie za 50 zł czy wyślą paczkę. Pracować nie musi, Major opłaca mu wszystkie sprawy związane z prądem, wodą, a Janek Rodo wykonuje prace fizyczne, a ostatnio mu gotuje, przynosi, odnosi, otwiera bramkę, zamyka bramkę, obsługuje cały dom. Także on wcielił swoją wizję, w której jest centrum świata, tak, jest najważniejszą osobą w rzeczywistość. I moim zdaniem nie trzeba go izolować, bo oprócz tego, że tam od czasu do czasu tam nakrzyczy na panią komornik, to właściwie nikomu nie przeszkadza, wielu osobom sprawia sporo radości. Już nie mówiąc właśnie o tym, co też jest ważne, że gdybyśmy zamknęli go do jakiejś choroszczy, to on by nie był zadowolony z tego, że tam siedzi.
ludzie w Choroszczy nie byliby zadowoleni, że on tam siedzi i widzowie uniwersum nie byliby zadowoleni, że on tam siedzi. W dodatku jeszcze trzeba by płacić podatki na to, żeby on tam siedział. Ja nie sądzę, że ta jego posiadłość jest naprawdę wiele warta, bo jest w beznadziejnym stanie i w niezbyt ciekawym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż, bo przy samych torach. A tak, jak Krzysiek jest u siebie w domku, to no naprawdę, w większości przypadków to mało komu przeszkadza, oprócz tego, że czasem tam się poawanturuje o jakiś płot. Natomiast sam się utrzymuje, co prawda nie płaci podatków, ale utrzymuje się, robi na siebie, a my nie musimy robić na niego. I jeszcze przy okazji dostarcza ludziom content. Także ja bym był ostrożny z takimi stwierdzeniami i myślę, że zdecydowanie lepiej jest jak jest. Oraz sekcja najlepszych komentarzy. Fidel Castro. Rodzina Rodo to taki odpowiednik nomadów. Tułają się, są koczownikami, ale mają zbudowane bazy, do których wracają po zasoby raz na jakiś czas. Gdyby kręcono polskie wojny magazynowe, kupcy licytowaliby się hardo o mieszkania Rodów, bo nie wiadomo, czy tam nie ma złotego pociągu, czy bursztynowej komnaty. Marcin Witkowski. Chciałbym być synem Teresy K. Borodo. Niczego by mi w życiu nie brakło. Jaszcząb 19. Gdy podczas lajta Ojora w pokoju było ciemno, można było wyczuć obecność przechadzającego się ducha Leonardy Kononowicz, inwalidki pierwszej kategorii. Deadmon. Pracownicy ich nienawidzą. Odkryli sposób, jak w pokoju bez światła zarobić 400 zł. Zobacz jak. Triko V2. Wiedz, że to Podlasie, kiedy nawet policjant mówi: dla pana coś złego się dzieje. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca. Życzę miłego dnia. Szef sztabu.